Witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym materiale z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. I co będziemy sobie robić w tym odcineczku? Poszukamy sobie rynsztunku z szkoły Grypa. A mianowicie przeszukamy pewną jaskinię, która znajduje się tutaj. Grota Smokobójcy. Powiem wam, brzmi trochę tak ciekawie. No to dobra. Polecimy sobie. Mamy akurat znaczek szybkiej podróży, a ja byłem tam już wcześniej. Przechodziłem koło tej groty. Nie zachodziłem do niej wewnętrznie. Gdzie to jest? Ej, zamotałem się. No i tutaj właśnie się udajemy. To dalej jest Velen. I tutaj gdzieś powinien być znaczek taki, który symbolizuje to, że warto tam zajrzeć. No dobra. O jest, właśnie. O ten znaczek. Warto się tu rozejrzeć. No i dobra, wchodzimy. O, upiór. Upiór, to musimy troszeczkę sobie zmienić tutaj. Znaczy nie, w sumie nic nie musimy zmieniać. O, uciekł od nas. Przestraszył się. Dobra, dobra. Nie żarżujmy. Cyk. I puszczek. O kurka, nie pociągnęła. No dobra, po zamiataniu. Zbierzmy sobie. Tutaj nic nie ma? Nic. Dobra. Nie wypadałoby się wyleczyć. To co? Miejmy sobie trochę fermonów. To powinno nam ładnie zajść. Z czasem eksploracji. Aczkolwiek tutaj dalej widzę, że upiory. Ale próbował nas dojechać. No, ale załatwiony. Ruda Dwimerytu. No, to całkiem nieźle. I tu skrzyneczka jest. Dobra, dobra, kubek. Może się komuś kubek przyda. Handlujemy go na pewno.
tutaj coś możemy sobie przypatrzeć. No proste, są skrzyneczki. O, i unikat. Zaraz sobie zobaczymy ten unikat. Ojej. No nie, bo my mamy dożywotności, mamy zbroje. A zbroje dożywotności są bardzo skuteczne. Aczkolwiek to daje adrenalinę i też może być niezła. Ale na chwilę obecną mamy lepszą. Dobra, lecimy dalej. No, mnóstwo skarbów. Oho, przeciążyłem się? Pewnie rupieci nazbierałem na masę. Ile to waży? 1,6. O, nie rupieć. Dobra, myślę, że na 10 zrobimy. Będziemy sobie bardziej przebierać skarby. No i dobra. Co teraz tutaj, tak? Zjedzmy sobie coś. O, już teraz widać, że ugoszczą nas odpowiednio. No i po upiorze. I tutaj możemy zacząć poszukiwania rynsztunku szkoły Gryfa. O, jakiegoś trupa mamy. Aha. Tutaj to będziemy mieli darmowe leczenie. A mianowicie wilka nas będzie leczyć. No dobra, po upiorze podnieśmy to, co zostało. I teraz proszę bardzo, leczenie. Tutaj w tym możemy walczyć, bo to leczenie. I proszę, wchodzimy w opary, wdychamy bardzo głęboko. I tutaj w tych oparach lepiej jest używać ardu. Igni powoduje, że wybuchają. Dobra. No, jeszcze ktoś. Do ukluczenia. Co to jest? Ekima. Czyli wampir. No proszę, tutaj mamy na wampiry coś specjalnego.
I co? Wszystkie odwary nam spadły. Dobra. To sobie zarzucimy. Gdzie to jaki ma? Nie bije je wcale tak mocno. Ale bo to ma nasz poziom. I zatruta jest. No i proszę. Zabiliśmy wampira właśnie. O, i czerwony mutagen. Czerwone mutageny są bardzo rzadkie. No dobra, ale nasz schemat musi być gdzieś tutaj chyba. Książka. Ale jest mnóstwo tu. O, proszę. No nie pogardzę. A jest. Dziennik Wiedźmina Jerzego. To zaraz sobie przeczytamy. O, proszę. Usłyszał plotki o smoku. No dobra. Tu zostawiłem wam chwilę, żebyście mogli sobie przeczytać. No i mamy. Ten sztuneczek. Tylko, że tutaj jeszcze dalej można iść. Zobaczyć dalej, co tam jest. Sporo fajnych skarbów. No i dobra, idziemy dalej, nie? Zrobimy sobie quick. Save. O, proszę. Ktoś nałożył iluzję. I tutaj pomoże nam pana Helena. A, zejście znaczy się. Oj, oj. O, z pięknym widoczkiem. I zachód słońca. No, podoba mi się. A i tutaj trupa możemy przeszukać jakiegoś. Gdzieś ryczy. No dobra. Ja myślę, że to jest piękny widok, żeby sobie zakończyć odcineczek. Mam nadzieję, że będziecie ze mną do końca. Staniemy na truchle. Nie, na truchle nie. Staniemy sobie w krzaczku. Tutaj drzewko ostatnio robiliśmy. Nie no, gierka jest po prostu cudownie zrobiona. Także dziękuję jeszcze raz za obejrzenie odcineczka. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli się podobał, no to zachęcam do zasubskrybowania, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, bo warto. No i trzymajcie się w zdrowiu i w szczęściu. Cześć!